Cezary Graf, dzień dobry. W 2023 roku najlepszymi składnikami majątkowymi będzie kupiony teraz portfel akcji chińskich i budowany w 2023 roku portfel akcji amerykańskich. To jest déjà vu, ponieważ nie dalej jak 2 lata temu zaczynaliśmy mówić o nieruchomościach tureckich na kanale Cezary Graf. To się spotkało z rechotem, mówiąc delikatnie. Natomiast Turcja okazała się najlepszym rynkiem nieruchomości na świecie. Wszystkie instytucje, które badają rynki poszczególne w poszczególnych krajach, są zgodne, że Turcja zdystansowała o kilka długości najlepsze kolejne w rankingu rynki nieruchomości. W dolarze, pomijając normalizującą inflację, ten rynek przynosi pod 100% rocznie. Kolejne w rankingu są rynki typu rynek estoński, typu rynek Miami, Floryda. One przynoszą 20-30. Polska 10% nominalnie ze względu na inflację oficjalną zbliżającą się do 20. Realnie to jest minus 10. Jeśli coś przynosi 10 nominalnie przy inflacji 20, to realnie przynosi minus 10. Natomiast Turcja była najlepszym rynkiem nieruchomości. Mamy 200 rynków, 200 krajów. Powiedzmy, że 100 jest inwestowalnych. I to był najlepszy z tych 100 rynków. Dodatkowo blisko, 2 godziny lotu, dodatkowo z programem paszportowym, do niedawna 250 tysięcy dolarów, teraz 400. Ciekawy, miły bonus, nakręcający jeszcze dodatkowo ten rynek. Turcja ponadto ma postępy w walce ze swoją tą inflacją lokalną, która najbardziej odciska się na ludziach zarabiających mało w lirze. Na inwestorach niespecjalnie. Inwestorom wręcz pomaga, bo ludzie zamożni w Turcji także bardzo chętnie lokują w nieruchomościach. Geopolityka Turcji pomaga, bo ona była bardzo mocno, bardzo mądrze prowadzona. Wiele rzeczy pomaga Turcji. To się jeszcze nie skończyło. Ten pociąg bardzo szybko jedzie. Program paszportowy cały czas istnieje. 2 lata temu był to najlepszy rynek nieruchomości. Tego się nie dowiedzą Państwo na innych kanałach YouTube, szczególnie tych zajmujących się polskimi nieruchomościami. A polskie nieruchomości to jest wzrost nominalny o 10, realny o 20, o połowę mniej klientów, bo zniknęli klienci kredytowi, nie ma. Już przy 7-9%, 10%, przy 20% absolutnie nie będzie nawet tych niedobitków, tych pojedynczych wniosków. I w momencie, jak jest połowa klientów, to ci, którzy zostali, delikatnie mówiąc, są bardziej wybredni. To jest zupełnie inny rynek niż 1,5 roku temu. Co kolejny przykład, też rozmawialiśmy o tym często na kanale, po 20-kilkuletniej hossie, gdzieś tam w 19, 20, 21 roku był najlepszy czas, żeby portfolio nieruchomości skeszować, spieniężyć, tym bardziej, że były inne, ciekawsze rzeczy. Tak jak kolejna omawiana na kanale Cezary Graf, czyli kryptowaluty. Przez cały rok 2018, 19, 20 i te filmy są, się cofnąć sobie i odświeżyć. Mówiliśmy o tym, że 30-40% nawet majątku powinno być w kryptowalutach. I co się okazało? Tak, był to dobry majątkowo pomysł. Co więcej, była też druga część, czyli rok 21 pod tytułem realizacji zysków. I to całkowitej realizacji zysków. Nie sprzedaży 20-30%, a zamiany reszty w bitcoina, tylko całkowitego wyjścia w roku 2021 z kryptowalut. Czy to majątkowo było niezłe? Tak, to było majątkowo niezłe. Czy zakup dolara kilka lat temu był majątkowo niezły? Do pozycji gotówkowej. To, o czym często mówię, dorosły człowiek musi mieć trochę gotówki, więc jakąś walutę wybrać musi, ziemską. Jedną z dostępnych był dolar. Umocnił się bardzo wyraźnie do złotówki, ale umocnił także się dosyć wyraźnie w stosunku do euro. Wiele osób zarabia w euro, pracując w krajach Eurolandu. Czy złoto było złym pomysłem? Czy uncja złota po 4, 5, 6 tysięcy była złym pomysłem? No nie sądzę, no nie sądzę. Tym bardziej, że niebawem na stałe wejdziemy w poziomy powyżej 10 tysięcy złotych za złotą monetę uncjową. I oczywiście to nie zbijało majątku, tak jak kryptowaluty czy nieruchomości tureckie, gdzie realnie te zwroty są gigantyczne.
ale było całkiem przyjemną rzeczą, dodatkowo pozasystemową, trudną do zajęcia, trudną do wywłaszczenia, przewłaszczenia wobec zakusów bolszewickich, które się pokazują, pojawiają na każdym milimetrze naszego życia gospodarczego, szczególnie w Europie, szczególnie w Polsce. I to déjà vu jest dosyć silne, ponieważ obecnie w październiku mieliśmy dołek na akcjach chińskich. Indeks w Hongkongu zaliczył nieco poniżej 15 tysięcy punktów. Tego czasu odbiliśmy już 35%. To jest początek drogi, ponieważ ten rynek zrobi kilkaset procent. To są firmy genialne, żywiące, ubierające, wyposażające w elektronikę po 300, 500, 800 milionów ludzi, kosztujące cena do zysk 3, 5, 7, a niekiedy będące do kupienia za tyle, ile mają pieniędzy w kasie. To są działające biznesy i to jest wielkie déjà vu, tak jak to miało miejsce z nieruchomościami tureckimi, z kryptowalutami, z dolarem, ze złotem. Do tej pory proszę zauważyć, że myśmy na kanale mówili o nieruchomościach tureckich, kryptowalutach kupnie i sprzedaży, złocie i dolarze. Wszystko dało zarobić. Co więcej, w sposób otwarty była mowa w 2021 roku o realizacji zysków z kryptowalut. Wielu nie chciało tego. Wielu chciało, żeby kryptowaluty żywiły i przez całe życie rosły w nieskończoność. Natomiast nie ma takich rzeczy. Wiadomo, że miały miejsce wzrosty razy 10, trzeba było wstać, ukłonić się i wyjść z wygraną najzwyczajniej w świecie. Detale, niuanse i rzeczy logistycznie istotne są na prywatnych konsultacjach majątkowych. Duża część była też omówiona w przeglądzie 50 amerykańskich spółek i w przeglądzie 50 chińskich spółek. Teraz jest czas na budowę u dobrego brokera portfela chińskich spółek. W 2023 przyjdzie czas na budowę portfela spółek amerykańskich. Tam są oczywiście niuanse. Warto zapoznać się z tymi spółkami, z najciekawszymi z nich. To jest w przeglądzie. Jeśli zajdzie potrzeba, warto skonsultować się, szczególnie przy istotniejszych portfelach i nie wpaść znowu w takie swoje prywatne déjà vu, że gdybym to bym, tak jak to miało miejsce z rynkiem tureckim, z kryptowalutami dla niektórych, z zakupem bądź sprzedażą, bądź jednym i drugim. Oczywiście jak się nie kupiło, to się nie miało czego sprzedawać, ale wielu z inwestorów kupiło, ale za bardzo się do swoich kryptowalut przywiązało, a był to błąd majątkowy. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Do zobaczenia w 2023 roku.